Minecraft, ale zaczynamy wakacyjną serię survival. Ale to nie będzie zwykła seria, bo w wiosce, do której się dzisiaj wybieramy, ktoś na mnie czeka. Byle państwo, czy ktoś czekał na wakacyjną serię? Mam nadzieję, że tak i wszyscy, co czekali, zostawiają łapki w górę. Albo subika, bo jest za darmo. W każdym razie, chciałbym odtworzyć tutaj serię Gałganowic, taką, która była już kiedyś. A więc to oznacza, że zamieszkamy w wiosce. Tylko pytanie, gdzie ja teraz wioskę znajdę, ale zanim to, zróbmy sobie jeszcze jakieś narzędzia. Dobra, gotowy jestem. W którą stronę możemy się wybrać, żeby znaleźć wioskę? Gdzie wieje wiatr? Nie wiem, chodźmy w tamtą stronę. 1 hour later. Okej, czy ja widzę pustynię? Nie, to czekaj, to jest portal. Ja szukałem wioski, a nie portal. Dobra, mamy to. Tylko pytanie, czy to będzie idealna wioska do tego, żeby tam zamieszkać. Trzymajcie kciuki. Fajnie, jakby była tutaj chata kowala, to od razu byśmy mogli coś do... Kirtop! Czekaj. Patryk! Coś tam biegnie, czekaj, czy to jest dziadek? Cześć dziadku, co ty tutaj robisz? Halo. Cześć! Cześć dziadek. Nie ma czasu, szybko chodź za mną, muszę ci coś pokazać. Co ty chcesz mi pokazać? Czekaj, dziadek, bo dawno się nie widzieliśmy, jak najbardziej, ale co się dzieje? Nie widziałem cię z 20 lat, wiesz, ile to czasu 20 lat. Dziadek, jak 20 lat, jak ja ledwo mam 20 parę? No i co? Przecież widzieliśmy się z 2 lata, dobra, nieważne dziadek, co ty chcesz mi pokazać? Chodź, musimy pójść do mojego domu, to najładniejszy dom w tej wiosce. Okej, który to jest twój dom? Gdzie ty mieszkasz? Czekaj, nie w tę stronę, zgubiłem się! No jesteś stary, dziadek, tak trochę normalny. Gagaczki znowu mnie obgadują! Oni cię obgadują? Dziadek, trochę ci się nie dziwię, wiesz, jakby tutaj mieszkasz? Tak! A, no tak, faktycznie. Mogę to poznać po tym klocku kupy u góry. I co ty chciałeś mi to pokazać? Czekaj, chodź, już ci pokażę, czekaj! Dziadek, tutaj mieszkasz? To jest taki piękny dom z kratami? Jeden, przepięknie, naprawdę, to jakby... No, symenifik! Patryk, skup się! Chodź! Co jest, dziadek? Strasznie się spieszysz. Co chcesz mi pokazać? Co ty kombinujesz? A weź powiedz jakieś magiczne słowo. Magiczne słowa. O, super! Co ty robisz? Dziadek! Dziadek, co jest? Dlaczego rzuciłeś w człowieka butelką? Voila! To jest nasz nowy sołtys. Czemu on się rusza? Co się stało? Kim ty jesteś? Dlaczego ty mówisz do nas? Halo? Jak sołtys? Ops, chyba ta mikstura była zbyt mocna. Dziadek, ty żeś zrobił nam sołtysa, jemu głowę... Delikatnie. Halo, czekaj. Kim jesteś i skąd się tu wziąłeś? Mam to samo pytanie. Podobno jesteś sołtysem, czy dziadek tak mówi. Ja? Ja sołtysem? No, ja? Przecież dziadek mówił. Jo! Ja to sołtysem. Dziadek, ty jesteś nienormalny. Co to jest? Halo. Pan awans. Czekaj, bo dziadek, ja chciałem tutaj zamieszkać jakby, bo tutaj nie wiem, czy mówiłem. Moment. Ja to jestem sołtysem. Ja to dyryguję, kto ma zamieszkać, kto nie. Ale ja chciałem serię zrobić taką wakacyjną. A to to jest seria. Nieważne, chodź. Mam do ciebie fajne mieszkanie znalazłem. Dobra. Zaraz, on... Szybko się dzieje. O. To jest moje mieszkanie? Tak, od dzisiaj. Ja jestem tu sołtysem, to ja dyryguję. O, ale ja nie wiem, czy ja się tutaj zmieszczę. Panie, co tu się dzieje? Ej, panie sołtys, chwilę. Bo jakby fajny jest ten dom, nie? Nie to, że ja bym się tutaj rzucał, ale ja bym chciał chyba wybudować sobie coś większego kiedyś, tak sobie tutaj wziąć się zamieszkać i jak to możemy ogarnąć? Jakby ja nawet skrzyni tutaj nie mam. Coś się wymyśli na spokojnie. Okej, dobra, to zróbmy tak, dacie mi chwilę prywatności? Tak, żebym został sam? Tylko sprawdzę ładniutko. Chyba jest w porządku. Chyba tak. To do widzenia. Dla pewności. Dobra. Co się dzieje? Dobra, tak więc wychodzi, że będę musiał zamieszkać w tej klitce, przynajmniej na jakiś czas. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zobaczymy później, jak się dowiemy więcej rzeczy od sołtysa. Póki co mamy wyro, mamy crafting i przydałoby się trochę drewna. Co oni biegają? Co to się odwala? Ja się trochę boję o tą wioskę, jakby ja chciałem tutaj założyć Gałganowica, ale czuję, że to może nie być najlepszy pomysł. Nie no, myślę, że będzie dobrze. Pójdźmy po drewno, tak żebym zrobił skrzynkę i może wybiorę się na jakąś początkową wyprawę do podziemi. Tam widzę, że jest jakieś zejście, więc cokolwiek sobie wezmę i wykopię. I zobaczymy jak później, bo się okazuje, że nie mam za bardzo władzy tej na razie. Ogarnąć większy teren pod zbudowanie domu, a wy w komentarzu możecie dać mi znać, czy wolicie częściej odcinki właśnie tutaj z udziałem ich, żebym do nich chodził i ogarniał jakieś rzeczy dla nich,
czy częściej takie typowo survivalowe, gdzie po prostu będę ogarniał grę w Minecrafta. Zobaczymy, w każdym razie zróbmy sobie skrzynię w domu, póki jeszcze nic mi nie wykombinowali, bo ja widzę, że oni cały czas coś kombinują. Zróbmy sobie skrzynię i pójdźmy do podziemi. Wow! Jezu! Dobra, nie zginąłbym, ale było źle. Czy ktoś mi... Czekaj, czy ktoś mi ukradł crafting? Ty, ale ty to crafting postawiam. Zamknij ma przeciąg! Idź mi stąd, dziadek, co chcesz? Podejrzewam, że dziadek mnie okradł. Jakby serio, czy ja naprawdę muszę na samym starcie zrobić tej żelazne drzwi, żeby nikt mi nie wchodził? Może dziadek nie ogarnie, że jeżeli żelazne drzwi się nie otwierają, to że przycisk nie działa i tylko ja będę żył z tą tajemnicą, że one normalnie działają, gdy się kliknie. Dobra, zróbmy jedną skrzynię przynajmniej, żeby na razie coś powkładać i przygotujmy trochę żelaza i trochę rzeczy, żebym mógł zabezpieczyć ten dom i swoje rzeczy, póki mnie nie okradają tutaj. Jeszcze największą tajemnicą dla mnie jest cały ten... On gdzieś zniknął. Jeszcze gorzej, nie wiem gdzie on jest. Ten cały sołtys? Mam nadzieję, że nie będzie nam za bardzo tutaj przeszkadzał. A może i uda się, że nie będę musiał zbyt dużo robić i będą robili za mnie. Tylko nie... Coś tak czuję, że sołtys ma mocny charakter. Nieważne, zejdźmy do podziemi, zobaczmy co tutaj w ogóle jest. Jakiś węgiel, ale przede wszystkim żelazo by się przydało. Coś idzie, Jezu. Dziadek? Co ty, z kilofem? Kiedyś w młodości to ja byłem najlepszym górnikiem nad morzem. Będziesz ze mną kopał? Nie, grzyby będę zbierał. Dziadek, a bo dziadki mają coś do jedzenia, masz coś do żarcia, bo głodny jest. O! Oczywiście! Boże, dziadek, jak dobrze, że ty jesteś. Dziadek, idealnie się najadłem, wiesz co? Potrzeba mi żelazo, nie powiem ci do czego, ale potrzebuję żelazo, dziadek. Jakby, wiesz gdzie jest dalej? Zejdźmy niżej, co? Bo tutaj tak widzę, że średnio chyba w to żelazo. Ej, dobra, jest tutaj. To nie tak źle, to jest jakaś głęboka kopalnia. Takie skakanie to nie na moje nogi! Jakoś zejdziesz, dziadek, to chyba dasz radę, co? Ała, ała, boże drogi. Dziadek, tylko żeś mi się nie zgubił, bo ja potem cię nie będę z tej dziury wyciągał. Ja idę tutaj, bo tu jest dużo żelaza. Jakbyś mógł tak wykopać, ale nie zabierać. To jest ważne, dziadek. Jakby tutaj kopiemy razem, ale wszystko będzie moje, dobra? To coś tam najwyżej się częściowo podzielimy. Patryk, znalazłem piwnicę! Co? Co ja to kiedyś zbudowałem własnymi rękoma. Kopalnia, dziadek, normalnie... Czemu nie mówiłeś od razu, że kopalnia jest pod wioską? A pytałeś? No tak. Dziadek, a tutaj kiedyś byłeś? Nie, zbudowałem, ale nigdy nie byłem. Jest skrzynka. Ej, kozak, dobra, czekaj, dziadek, ja sobie wykopię żelazo. A weź za co jest w skrzynce, co? Totalnie nic tutaj nie ma. Nic ciekawego? Okej, czekaj, już idę zobaczyć. Tylko wykopię dużo żelaza, co tu jest? Ej, serio? Tylko to było? Wiesz co, dziadek, nie wydaje mi się, że tutaj było tylko to. Sam węgiel i jedno złote jabłko? No ja nie wiem, kto się wziął i zabrał, no nie, tak było, ja nie wiem, nie zmyślam. Te wypchane kieszenie to pewnie z automatu się wzięły. Ej, dziadek, zacznę, to jest żelaza, to jest totalnie du... Co to jest? Ej, w ogóle jakaś dziwna ta. Patryka, weź mnie złap, bo mnie się knykcie połamią. Co? Dziadek, nie masz jak... A weź sobie... Nie skacz, lepiej nie skacz. Zejdź jakoś po kamieniu. I pomóż mi kopać, bo jest strasznie dużo tego żelaza tutaj. Uwaga! Adam Małyś! Jezu, dziadek, ja to widziałem, aż mi kolana zabolały, jak to widziałem, co zrobiłeś. 28 żelaza. Coś wykopałeś, czy tak się po prostu kręcisz tutaj i sobie chodzisz? Nie, no coś tam sobie wykopałem. Okej. Dziadek, wiesz co mnie trochę interesuje, że jesteśmy tutaj jakby w nocy. Strasznie jasno jest, bo mam włączonego tego. Łoptifajda, spaczko, że wszystko widzę. Ale tutaj nie ma mobów. Czy wiesz, gdzie one są? Bo trochę mi to śmierdzi. Sołtysy wziął i zgarnął wszystkie do siebie. Jak sołtys zgarnął do siebie? Przecież... Dobra. Wiesz co? Po prostu olejmy to, że nie ma mobów. Jakby cieszmy się tym, że ich nie ma, dobra? Może to nie jest zły plan. Nie wiem, czy wiesz, ale sołtys to lubi takie niebieskie M&M'sy. Sołtys lubi takie niebieskie coś? Że lapis? Okej, i co? Jak tego nas... Takie coś. Jak nazbieramy lapisu, to co to... Ej, będę mógł kupić sobie tą działkę od tego, myślisz? A tego to nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. Dobrze by było. Nie wiem, to dobra, zobaczymy. A to weź nazbieraj. Jak nazbierałeś, to trzymaj. Już sam mam 48 żelaza. Chodźmy może tak. Co jest? Gdzie ty jesteś? Dziadek, byś się... Dziadek, w górę musisz... Tam, gdzie głowa do góry, a nie nogami w dół. Jakby... rozumiesz. Chodź, dziadek, czekaj, zajmę jakieś schody, że można było stąd wyjść w miarę bezpiecznie, tylko mi się bloki skończyły. To przy okazji sobie wezmę trochę kamienia jeszcze na piec. Coś tu gulgocze! Co tutaj gulgocze? To może tym bardziej wyjdźmy stąd, co? Jakby... To może być lepszy plan. Czekaj. Oj, czy to nie w tą stronę? Czekaj, dziadek, może rozkopać, bo jak walniesz dysią, to dopiero będzie problem. Okej. Okay. Pamiętasz, w którą stronę było wyjście? Na północ! Okej. Okay. Dobra, to w ogóle nie było na północ. Ale ważne, że wyszliśmy, czekaj. Tutaj do góry... To było tędy? O!
Dziadek, tam jest zielony ogóraz, nie możemy tutaj być. To... Ja go załatwię, patera, ja nie poszę, mam czarny pas karate i sobie miecz. Tam jest zatruty pająk, dziadek, nie! Olać dziadka, bo on jest jakiś nienormalny. Chłop się rzuca na pająki zatruty. Ja nie będę tam z nim chodził. Mam nadzieję, że wróci. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to dobrze, żeby wrócił. Czekaj, to było tędy? To wygląda jak to wyjście. To jest pan o tych pająków. Ja nie chcę tutaj siedzieć. Jeszcze zginę, mam 46 żelaza. Panie człowieku, to może się przydać później. Czekaj, czekaj, może jakoś tędy? Ja tędy przyszedłem? Chyba tak. Tylko, no właśnie, zostawię dziadka, ale myślę, że on taki stary, to sobie chyba poradzi. Nie, jakby... Szanujmy się, jakby... Nie może być tak, że on nie da rady stąd wyjść. Okej, okay, widzę, że chyba noc była. Trochę żeśmy tu czasu spędzili. Całe szczęście wyjdziemy, jak już mobów tyle nie będzie. Może w wiosce zrobi się ciut bezpieczniej. Dobra, tylko zmarnowałem jeszcze przy okazji cały kamień, który miałem na piece. A panie, nie przepalaj! Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Co jest z tym? Ej, dlaczego on mi dom rozwalił? No bez jaj! Znaczy, to nie, nie że mój dom, nie, ale... Przydzielił mi dopiero, o co tu chodzi? Weź ten crafting, ty, bo oni wszystko mi zabierają. Wcześniej, gdy... Co jest? Halo, ty, a on... Ej, panie sołtysie... Słucham, co cię stało? Gdzie jest mój dom? Mała zmiana planu był aktualnie, bo tutaj, widzę, kładą farmę mamy i będzie tylko rozbudowa po całości. A twój dom aktualnie jest tam na tym miejscu, tylko tam nie może stać. Aktualnie zrobiłem ci dom tutaj, ten tasowy, wybudowałem takie ładniutkie z... wiadomo czego, działkę. To rozbudowę domku, a to będzie cię dużo kosztowało, a mianowicie 10 diamentów. 10 diamentów za kupno działki? Jak dłużej? I oczywiście będzie musiał będzie pracować i płacić czynsz za to. Super, brzmi jak świetny plan. Aktualnie działkę... masz pierwszą pracę, zapraszam. Czekaj. Dobra, zapraszam. Chwila. Idę, już spokojnie, idę. Gdzie to było? A, tutaj. Tu tak to właśnie jestem villagerem, miałem... Się przewróci i zrobię taką wielką dziurę, po co to naprawić. Dziękuję. Co to jest? Ja naprawdę mam tutaj... O co tu chodzi? Chłop mi dom rozwalił i teraz mam dziurę zakopać, bo się ktoś wyłożył. To jesteście poważni w ogóle? No dobra, czekaj, bo mnie stąd wyrzuci. Idę... Dobra. Pójdę stąd nabrać ziemi, bo zaraz chłop się dowali, że ja mu ziemię z wioski wziąłem. Jak ja będę się zajmował takimi rzeczami, to ja szybko domu nie zbuduję. Jak się nazywasz? Enzi. Okej, okay. Pająko Enzi, pracuj tu pilnie. Dobra, spoko. Enzi, pająko, zapraszam do mnie na chwilę. Dopiero ziemię wykopałem. Okay. Zapraszam. Tutaj na jeden z mieszkańców upadł, no proszę go wyciągnąć. Jak ja go stąd wyciągnąć? Chłopie, coś to jest... No... Dobra, już robię. Co za typ? Czekaj. On tędy wyjdzie. Muszę zrobić tu. Dobra, weź Andrzej. Zapomnij o tej dziurze tutaj. Dobrze, ja pamiętam o tej dziurze, pamiętam. Andrzej, dobra, wyjdź. O. I tą dziurę mam zakleić? Dobra, sołtys gdzieś poszło. Dobra, ja myślę, że zakleić, no bo to... Żeby nie wpadali, jeny, co się wyrabia? Czekaj. Jeszcze tą dziurę miałem zakleić. Tu, pyk. Nie wiem, czy mi ziemi teraz starczy. No pewnie, że mi nie starczy. Czekaj, bo zaraz znowu się do mnie dowali. Skąd mam ziemię wziąć tak na szybko, żeby nie było widać... O, tutaj coś było, ja nie wiem. On przemeblowuje całą wioskę. Chłop dopiero się odrodził, tutaj zaczyna zmiany jakieś wprowadzać. Dobra, daj mi to. Źle to wygląda. Dobra, nieważne. Może nikt nie zauważy. Oby tak było. Cyk. Genialnie, dobra. Droga naprawiona? Chyba nawet nie widać, że coś tutaj było nie tak. Zostawmy to. Teraz bym chciał do domu. Co to ma być? No, naprawiłem. Jakie źle zrobione. Jak źle zrobione? Co to wyrównać? Przecież jest genialnie ziemia, to ja udeptać mam? Jak to mam zrobić bardziej? Przecież to jest ziemia. No, ale trawa sama wyrośnie. A właśnie... Tak. Aha. Po co to naprawić, a nie? A to... Co to ma być? Nie, bo to trzeba poczekać, aż to trawa, bo... Pa, ziemi... A, da się. Bo ja głupi, ja się nie znam. Dobra. Tak? Ale co to ma być? Tutaj też słowotnie. Okej. Okay. Tu. Dobra. Zrobiłem, może być? W porządku? Chyba nic, co? Jakby tutaj chyba nie ma się do czego przyczepić. Teraz jest do porządku. Super! Mogę iść do domu? Serze? Trochę przynieść trochę drewna. Tam na górę, bo z górza są takie bardzo wysokie jakości drewno, proszę przynieść. Okej, jak przyniosę drewno, to mogę iść do domu. Prawdopodobnie. Dobra. Super, świetnie. 1 hour later.
Dobra, mam 19 bloków drewna, chyba wystarczy, jakby, mam nadzieję. Ja spodziewałem się, że będzie to wyglądało zupełnie inaczej, aż mi się język zaczyna merdać. Dobra, czekaj. Co tam się dziadek jest nienormalny, on tam coś zbudował, czekaj. Najpierw do sołtysa, po kolei. Najpierw do sołtysa, oddać mu to drewno, że dał mi spokój, potem muszę pójść do glinianego domu z ziemi. Super, świetna sprawa. I muszę zobaczyć, co dziadek tam odwalił, bo to jakiś dziwny pomysł. Okej. Panie sołtysie, mogę na sekundę? Prosić? Zapraszam. Ja mam podejść, dobra, super. Mam to drewno, co pan żeś chciał. 10, proszę bardzo. W porządku? Mogę iść do domu? Może być. Super, dzięki. Wolnego. Super, dzięki wielkie. To do domu najpierw. Domu. Okno mi tu wstawili, Boże drogi. Ktoś tutaj będzie śmierdziało cały czas. I ja nie mogę. Jeszcze ja miałem skrzynki swoje zrobione wcześniej, to i pozabierali gałgany jedne. Czekaj, ja nie mam tutaj łóżka. Dobra, wrzućmy sobie... To powrzucajmy rzeczy. Najlepiej było jakby... To bym zapomniał. Bo na tym musi spać. O! Dziękuję, właśnie o tym myśla... Pięknie, dobra, tylko... mój dom się właśnie skończył, ja nie mam miejsca! Dobra, zróbmy sobie do tego piec, żebym mógł przepalić żelazo. Bo ja nie wiem, czy mogę wstawić tutaj żelazne drzwi, jakby to jest dalej z ziemi, nie? To szanujmy się. To bez sensu, ale tak czy inaczej przepalę, żeby mieć już lepsze rzeczy. No bo tak jak mówił sołtys, jak dobrze pamiętam, jeżeli zdobędę 10 diamentów, to będę mógł z tego sobie wykupić gdzieś tutaj działkę. No fajnie by było. Dobra, wiecie co? Tutaj mam przepalanko, zrobiłem część narzędzi, jeszcze bym sobie najchętniej zrobił miecz, ale brakuje mi żarcia. Muszę jakoś tutaj się dostać, tak żeby oni nie widzieli i najlepiej jakbym pokradł trochę zboża, tylko właśnie tutaj siedzę. Ja nie wiem, czy jest możliwość, a zaraz idzie noc. Straszny przypał. Ej, czekaj, tutaj coś jest. Może stąd wezmę? No nikt nie widzi. Jest idzie? Ja nie widział mnie. Proszę, nie widział mnie! Siku robię! I co to robimy? Kradniemy? Siku! Jakby totalnie... A zresztą, nie ważne. Trochę zabrażam ze mną. Kolejne zadanko masz. I tak ładne pójdę. No dobra. Co ma... Co kombinuję? Dobra. A mianowicie musi to tutaj konstrukcję. Co to jest? No to kącek ładniutko, tak z wzorem to leci i ładnie drewniany dach. To nie jest tak, że tu mój dom. Nie, tutaj będzie magazyn również był i tutaj galej pola. Aktualnie to cały fundus, jaki miałeś swojego domu starego, pozwolę na to, proszę to dokończyć. Okej. Okay. A w nocy czy mogę pójść się przespać? Aha, no dobra, super. Dobra, to ja zaczynam dokańczać. Co tu się wyrabia z nimi? Czekaj. Mam trochę tego drewna, to będzie brzydkie, ale takie może być. Genialnie. Estetyczne musi być! Ja się najbardziej staram na świecie, jak tylko mogę, naprawdę, bardziej nie potrafię. Czekaj, mam pomysł. O, to będzie dużo lepiej wyglądało, jak wiecie, co zrobimy? Czekaj. Czy właśnie mały villager władował mi się do mojego łóżka? O co tu chodzi? Jeszcze typ zabrał mi całe drewno, 10, i nie wystarczy mi teraz drewna. Zaraz tutaj się pojawią moby, a ja w nocy muszę odbudowywać jakiś dziwny dom. Co tu się wyrabia? Dobra, i pół blokami to wypełnimy, powinno być okej. Okay. Mam nadzieję, że już dzisiaj dadzą mi spokój, co jakby fajnie by było. Proszę, o cyk, pyk. No lepiej nie będzie, jakby już starałem się na maksa, jak się tylko dał. Zróbmy workbench, stawię tutaj jeszcze może drzwi. Opa, normalnie w środku tu, cyk, pyk. Drzwi cyk, pyk. Elegancko tego, tak powinno zostać, tak jest genialnie. Czekaj, a co tam robił dziadek? Bo jakby ja cały czas jestem głodny, a może coś od dziadka sobie wezmę do żar... Co on robi? To czy dziad... Nie gadajcie, że on tak śpi, czy on moczy nogi właśnie w mączce kostnej, co robi? Czekaj, ty, on śpi? On jest nienormalny. Dobra, Sołty, obudziłeś dziadka! Człowiek nie może spokojnie kąpieli wziąć, bo zaraz mu się ładują! To dziadek to nie jest wanna, nie. Ty masz dom... Czekaj, gdzie ty masz dom? Bo ty gdzieś pokazywałeś. To nie jest twój dom, ewidentnie, dziadek. Chodź, wróć do domu, co? Jak nie możesz moczyć nóg w czymś takim. To jest niezdrowe. Chodź, dziadek. Czy ja znowu lunatykowałem? Dobrze, dziadku, w porządku, nie ma problemu. Chodź do domu, się prześpisz, tu jest twój dom, o. I tu, dziadek, możesz wejść się przespać i będzie genialnie. Ty, Andrzej, a ty gdzie mi się z butami ładujesz na chawirę? Eustachy, proszę tam wyjść. To jest dom pana dziadka. No, pan Eustachy chyba nie bardzo chce. Dobra, dziadek śpi, to może, panie sołtysie, to pójdziemy spać, co? Jak dziadek już śpi, żeby tak dzień był, żeby nic tu nie przyszło. A zobacz, która godzina jest? Okej, można iść spać.
Super, dzięki wielkie, dobra, to do jutra. A wy jak chcecie kolejny odcinek, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie coś w komentarzu. Hej!